Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Zaprasza ojciec Maurycy Meszler. Syn Człowieczy. Słowa o Synu Człowieczym, którym posługiwali się prorocy przepowiadając Zbawiciela, lub którym on sam siebie często nazywał, nie bierzemy tu w znaczeniu Mesjasza, Syna Bożego, lub też głowy całego rodzaju ludzkiego. Chcemy przez nie zaznaczyć, że Zbawiciel nasz ma rzeczywistą naturę ludzką w najszlachetniejszej i najdoskonalszej postaci. W Jezusie odzwierciedla się i żywo występuje ideał najbardziej pociągającego człowieka. Ten czar ujmującej nas osobistości uwydatnia się w trzech głównie rysach. Zbawiciel wiódł najpierw życie pod każdym względem proste i zwyczajne. Jan Chrzciciel, który poprzedził go jako prorok i posłaniec, innymi zupełnie postępował drogami. Prowadził życie nadzwyczaj surowe, nosił szorstkie odzienie i mieszkał na pustyni. Nie zbliżał się nigdy do osad ludzkich, lecz głos jego rozlegał się potężnie z pustkowia i pociągał do siebie tłumy. Nie tak występował Zbawiciel. Mieszkał on zawsze i przebywał wśród ludzi, utrzymując ciągłą i żywą styczność ze światem, jako członek rodziny i gminy. Poddał się on również i to przede wszystkim tym wielkim i powszechnym warunkom życiowym, którym podlega życie społeczne ludzkości. Pierwsze miejsce zajmuje tu religia. Chrystus, będąc sam mądrością Bożą i źródłem wszelkiej prawdziwej czci Bożej, obarcza się przepisami określonej religii jako bogobojny Izraelita. Wypełnia wszelką sprawiedliwość wobec Boga, chodząc do świątyni i synagogi. Nawet przejściowym i nieobowiązującym, ale zbawiennym praktykom poddaje się ochotnie i wraz z całą rzeszą ludu pielgrzymuje do Jana i prosi go o chrzest. Drugim prawem, któremu się poddaje, to posłuszeństwo wobec zwierzchności, będące węzłem wszelkiego społecznego życia. Pan Jezus miał też zwierzchników nad sobą, tak w życiu rodzinnym, jak i obywatelskim. Podlegał zarówno władzom swojskim, jak i okupanta. A wszystkie te zwierzchności stawiały mu swoje wymagania. On zaś czynił im zadość jak najpospolitszy z ludzi. Owszem, chciał, żeby ta uległość jego w szczególniejszy sposób była zaznaczona w Ewangelii. Przy rozprawie sądowej, która rozstrzygnęła o jego życiu, bronił się jedynie przeciw zarzutowi nieposłuszeństwa względem władzy. Praca stanowi trzeci warunek społecznego pożycia. Pan Jezus pracował bezustannie. Najdłuższy okres życia swego strawił na niepokaźnej, pospolitej pracy. Własnymi rękoma chciał zarabiać na kawałek chleba. Najwyżej urodzony spośród synów ludzkich, stał się najwierniejszym towarzyszem pracującej ludzkości. Nie tylko powagę i trudy życia dzielił Pan Jezus z ludźmi, ale nie gardził też powszechnie przyjętymi i szlachetnymi zwyczajami, które służyły do godziwego uprzyjemnienia życia. Zaraz na wstępie swojej publicznej działalności zjawia się jako gość i uczestnik na uroczystości weselnej, a zakłopotaniem nowożeńców z powodu braku wina tak się przejmuje, że pierwszego swego cudu, przemiany wody w wino,
dokonuje właśnie w chwili założenia nowego ogniska rodzinnego. W Palestynie istniał, zdaje się, zwyczaj, że przejezdnych nauczycieli prawa zapraszano po wygłoszonym wykładzie na ucztę. Pan Jezus, nie chcąc wykraczać przeciw przyjętym obyczajom, nie odmawiał zaproszeniom, choć dobrze wiedział, że bynajmniej nie pochodziły z życzliwości, a przy tym narażały go na niemiłe kłopoty i przykre zaczepki. Wszak z tego powodu musiał boski Zbawiciel usłyszeć zarzut, że jest żarłokiem i pijakiem. Nawet w czasie chwalebnego już życia, po zmartwychwstaniu, raczył jeszcze sprawić uczniom swoim pożegnalną ucztę, jak to bywa w zwyczaju zacnych ludzi. Żeby zachować równomierny tryb zwykłego i regularnego życia, tłumił Pan Jezus nawet zewnętrzne objawy swych nadzwyczajnych, osobistych przymiotów. Czar i wdzięk młodości ukrywał w cieniu warsztatu rzemieślniczego, położonego w tej górskiej mieścinie. Kto też przeczuwał w tym młodzieniaszku jego moc, jego mądrość i świętość? Nawet w skromnym zaciszu swego miasteczka rodzinnego, nieraz mógł był korzystać z wyższej swej znajomości tak dla innych celów, jak zwłaszcza dla zbawienia niejednej duszy. Nie uczynił tego jednak. Uchylał też o tyle tylko rąbek swej świętości, o ile to w ogóle przystało na pobożnego i dobrego chłopca i młodzieńca. Natanael mieszkał od Nazaretu w odległości kilku zaledwie godzin drogi, a jednak nic o nim nie słyszał. Tak pilnie ukrywał Pan Jezus wszystko, co było w nim nadzwyczajnego. To też słusznie nazywamy okres lat spędzonych w Nazarecie życiem ukrytym. Nawet podczas publicznego nauczania, gdy imię Jego rozgłośnym echem napełniało cały kraj, Zbawiciel objawiał tylko tyle swej mądrości, wszechmocy i świętości, ile jej wymagało mesjańskie Jego posłannictwo. Nieskończenie więcej zatrzymał i usunął sprzed oka ludzkiego niż ukazał. Upodabniał się do nas i równał się z nami we wszystkim, dlatego zapewnie, że chciał nam dać przykład pokory, ale jeszcze w wyższym stopniu dlatego, żeby zaskarbić sobie naszą miłość przez to, że pełen dobroci i łaskawości nie chciał pozornie przerastać nas w niczym. Wszak równość uchodzi powszechnie za podstawę i warunek miłości. Drugi wspaniały rys charakteru Syna Człowieczego odsłania się nam w czujnej Jego troskliwości i miłości, z jaką się odnosił do wszystkiego, co Go otaczało i wokół Niego się działo. Przy drugim rozmnożeniu chleba nie uszło Jego baczności, że wielu przybyło doń z bardzo daleka i że u niektórych głód i wyczerpanie sił dosięgały już wysokiego stopnia. Serce Jego wezbrało litością. Rozkazał zatem apostołom, aby nakarmili rzeszę. Gdy spotkał na drodze orszak pogrzebowy z miasteczka Nain, uprzytomnił sobie Pan Jezus żywo boleść i osierocenie biednej matki i wdowy, której jedynaka niesiono do grobu. I nieproszony wcale przybywa jej z pomocą. Wśród religijnego nastroju i wesela, w czasie drugiego święta wielkanocnego, nie zapomina o biednych chorych leżących w krużgankach przy sadzawce Betsaida. Idzie do nich ze słowem pociechy i najbiedniejszego z nich obdarza zdrowiem. Czy jest coś mniej pokaźnego niż okruszyna chleba? A jednak ten chleb powszedni wymienił Pan Jezus osobno w Ojcze Nasz,
Apostołom zaś polecił zebrać pozostałe przy cudownym rozmnożeniu chleba ułomki. Przy pierwszym oczyszczeniu świątyni powywracał Pan Jezus stoliki kupców, lecz ulitował się nad niewinnymi gołąbkami i kazał je powynosić w klatkach. Jak uprzejmie i życzliwie obchodzi się z ojcem niemego dziecka, które opętał szatan. Jak miłościwie przygarnia do siebie małą dziatwę, której apostołowie bronili przystępu do niego. Myśl o strasznym końcu Jerozolimy wyciska mu łzy z oczu w chwili najpiękniejszego triumfu, kiedy najżywsze w ciągu całego ziemskiego życia odbiera hołdy i widzi dookoła siebie radosne tłumy. Mimo bezbrzeżnego morza cierpień i grozy konania na krzyżu, słyszy jednak żałosne westchnienie Łotra. Myśli o swej ukochanej matce i troszczy się czule o jej przyszłą dolę. W braku oględności i zapominaniu o innych tkwi zawsze pewien objaw ciasnego serca i małej tylko miłości, co nieraz bardzo boleśnie dotyka bliźnich. Natomiast kto zawsze baczy na dobro innych, ten niechybnie posiada szlachetne i szerokie serce i w całej pełni zasługuje na miłość naszą i zaufanie. Takim był nasz boski Zbawiciel. Wdzięczność to trzeci przymiot zacnego człowieka. Jakże jasno promieniuje ona w życiu Pana Jezusa. Każdy objaw miłości i usłużności wynagradza po królewsku i po Bożemu. Święty Piotr otrzymuje wspaniałą nagrodę za jednogodzinne oddanie swej łodzi na usługi Pana, bo oto odpłaca się mu za to cudownym połowem ryb i czyni go rybakiem dusz. Za śmiałe wyznanie bóstwa czyni go Jezus namiestnikiem swoim na ziemi, czyli papieżem. Nikodema obdarza za drobny trud odwiedzenia go w nocy łaską wiary. Zacheusz wychodzi parę kroków na spotkanie Jezusa, a Jezus natychmiast wynagradza mu ten objaw czci, wstępuje doń na gościnę i napełnia jego dom niezwykłymi łaskami zbawienia. Weronika, jak niesie podanie, podaje Panu Jezusowi na drodze krzyżowej chustę do otarcia twarzy, a żołnierzom dostarcza wina zaprawionego mirrą dla uśmierzenia boleści Zbawiciela podczas okrutnego ukrzyżowania. W zamian za tę przysługę otrzymuje z powrotem chustę, na której Zbawiciel cudownym sposobem wycisnął najświętsze swe oblicze. Z przygotowanego zaś napoju skosztował Pan Jezus kilka kropel tylko, aby litosnemu sercu Weroniki sprawić radość i zapewnić ją o swej wdzięczności. Jakże drogocenny zapis czyni Zbawiciel świętemu Janowi, gdy mu oddaje matkę swoją w nagrodę za tę przysługę miłości, że towarzyszył jej aż pod krzyż. Płaczącym niewiastom odwdzięcza się wyrazami najserdeczniejszego współczucia za szlachetną ich i śmiałą miłość. Marię Magdalenę za to, co dla niego uczyniła, wynagradza wieczną pamiątką w swoim kościele. Łazarz nareszcie śmierci wydarty, czyż to niejasny przykład, jak wielkie, jak nadzwyczajne skarby niesie z sobą przyjaźń Chrystusa? Widzimy, jak prawdziwie ludzkim i łaskawym okazuje się wielki Bóg nasz, jak blask swego majestatu ukazuje nam w ujmującej postaci czystego i szlachetnego człowieczeństwa, jak razem z nami idzie po ścieżkach zwykłego życia ludzkiego.
Sposób jego postępowania naprawdę opromienia szare codzienne życie ludzkie. Jakże to nas, zwykłych śmiertelników, podnosi na duchu. Czujemy teraz, żeśmy blisko jego serca. Mogłoby się zdawać, że zniżając się tak do nas, chciałby nam niejako wynagrodzić za bóstwo swoje, wywyższające go nieskończenie i za majestat swój, niedostępny śmiertelnikom. Mógł zmiażdżyć nas objawieniem swej wielkości i grozy, a tymczasem pociąga nas ku sobie objawami najłaskawszej dobroci człowieczeństwa. Tu nie można już mówić tylko o zniżaniu się ku nam. Tu trzeba uznać prawdziwie przyjacielską miłość i przychylność odwiecznej mądrości, o której napisał prorok. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu Jakubowi i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Przyjacielu, kupując książki albo audiobooki na stronie małego, rodzinnego, chrześcijańskiego wydawnictwa na jej głowie.pl sprawiasz, że pojawiają się audiobooki i książki największych mistrzów życia duchowego, które nie były publikowane od kilkudziesięciu lat. Pamiętaj, prosimy o nas w modlitwie. My pamiętamy o Tobie.